Pięć łóżek z Fundacji Ronalda McDonalda trafiło na oddział pediatryczny Szpitala Powiatowego w Brodnicy. Będą z nich korzystać rodzice, którzy w czasie hospitalizacji pozostają cały czas ze swoim dzieckiem. I jesteśmy dumni, że możemy pomagać ludziom, dzielić się, dawać. Przekazanie nastąpiło w obecności franczyzobiorczyni McDonald's w Polsce Teresy Druszcz, dyrektora ZOS w Brodnicy Dariusza Szczepańskiego i pracowników szpitala. Nasza Fundacja Ronalda McDonalda, istniejąca od 2002 roku, zajmuje się pomocą dzieciom przede wszystkim. Obecnie przekazaliśmy 918 łóżek, wymieniliśmy 303 materace dla 44 szpitali. I te łóżka, te fotele mają być pomocą dla dziecka, żeby rodzina była razem. Bo chore dziecko to jest chora rodzina. Najlepszą terapią dla dziecka jest pobyt członka rodziny. Przekazany sprzęt jest bardzo praktyczny i mobilny. Jest dostosowany do małych pomieszczeń i wymogów sanitarnych. Może pełnić rolę fotela i łóżka. W poprzednich latach to na krzesła, na fotela. A to im bardzo to pomaga, ponieważ mogą w nocy wypocząć i mogą nam pomóc opiekować się dziećmi. Tak, pani doktor? Zgadza się dokładnie, a zwłaszcza, że tak obecność rodzica przy dziecku, kiedy jest hospitalizowany, no jest bardzo ważna, dlatego jesteśmy szczególnie wdzięczni za ten dar od Fundacji Ronalda McDonalda i na pewno zarówno i nasi podopieczni, i rodzice naszych podopiecznych bardzo docenią ten gest. Nasza fundacja działa pod hasłem, aby rodzina była razem. Dlatego te łóżka na pewno są w pewnym sensie terapią dla dziecka hospitalizowanego. Ja rozumiem, że możemy liczyć dalej na współpracę. Będziemy rozwijać tą współpracę, będziemy pomagać szczególnie dzieciom. I tutaj daję panu słowo, że można liczyć. Dziękuję i będziemy trzymali za to słowo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.